witam. Mam dla Was rozdanie. Malutkie, bo malutkie, ale tym razem pomyślałam, że fajnie byłoby też mieć coś dla osoby, która ma inną cerę niż moja. I tym razem to jest rozdanie skierowane dla osób, które mają cerę suchą. Marta z bloga Szelest, którą ostatnio ciągle nie słyszycie, podarowała mi właśnie dla Was taki produkt z marki Biodermik. I to jest oliwkowy tonik do twarzy z ekstraktem z oliwek. Tutaj jeszcze na nim napisano, że zawiera oliwę z oliwek, proteiny mleczne, ekstrakt z lawendy, wyciąg liści i pestek oliwnych i masło oliwkowe. Nie otworzę Wam tego, dlatego że to ma jest tak pozamykane maksymalnie, że po prostu nie da się wyłuskać butelki, żeby tego opakowania nie uszkodzić, więc Wam nie pokażę, jak to wygląda. W każdym razie od Marty słyszałam, że właśnie ta marka Biodermik robi bardzo fajne, dobrze kryjące podkłady do twarzy. Ja takiego produktu teraz nie mam, więc Wam o nim nic więcej nie powiem, ale Marta właśnie ma też z tej marki ten tonik. Ona ma cerę mieszaną, ja też mam cerę mieszaną i nie mogę sprawdzić, czy to się nadaje, więc dzięki jej uprzejmości mam dla Was to coś. Kto będzie miał ochotę, to może sprawdzić, czy to jest coś fajnego i jaką tam będzie miał opinię na ten temat. Żeby zgarnąć ten produkt, wystarczy napisać w komentarzu, zajrzeć najpierw na bloga Marty, przejrzeć, jakie tam ona ma zwierzaczki i napisać w komentarzu imię tego pluszaka, który Wam się najbardziej podobał. Bardzo, bardzo mnie ciekawi, które z tych rzeczy się Wam najbardziej spodobają. Ja już mam swój typ, ale Wam nie powiem. Na razie przynajmniej. I to byłoby na tyle. Jeżeli nie jesteście pełnoletni, poproście rodziców o zgodę, bo nie chcę potem mieć jakiejś nieprzyjemności, że wyciągam dane osobowe od tam nieletnich osób. Dobra, no i gdyby jeszcze coś było niejasne, albo gdyby mi się coś przypomniało i data zakończenia konkursu, wszystko wpiszę Wam w opisie filmu na dole. I cóż, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wszyscy macie dzisiaj taki dobry dzień jak ja. Ja mam fantastyczny po prostu. I życzę Wam wszystkim tego samego. Do zobaczenia następnym razem. Na razie!